Mamy godzinę 3:40 coś tam. I lecę tam, na Nowy Dworzec. I jedziemy na konferencję do Warszawy. Swiss at Coffee, będzie rozdanie nagród. Ja jadę akurat z ramienia Korony. Także zapraszam na krótką relację, w zasadzie to długą, bo od godziny 4 do godziny 24 ze Szczecina do Warszawy w jeden dzień. To lecimy. Filmujesz mi? Robię filmik. Możesz pomachać, Iza. Spotkałam tutaj Martulę Brzydulę. Co Martula Brzydula sobie nałożyłaś? Mam fasolkę, ziemniaczki, jakieś tam mięsko. To jest taka mała tarta z cytryną i u góry jest beza. Tak? No, jest bardzo chyba smaczna, aczkolwiek nie mogę jej zjeść. Tak się namierzam, czy sobie ugryźć, czy sobie nie ugryźć. Mhm. Kabaczek, ten, fasolka. Fasolka. Truskaweczka, niam, polecam. Co udało mi się zdobyć, mam takie pakuneczki, a jeden pakuneczek jest pełen drożdżówek. Ale to jest wszystko po to, żeby próbować je jako produkt, czy są ok, czy się nadają. Także ich na pewno nie zjem. Nie dojedzą. Tam jest gala teraz, ale nas na niej nie ma, ponieważ idziemy na pociąg. I tam jest rozdanie nagród, oczywiście tego nie uwiecznimy, ponieważ jak zwykle mamy pociąg. No nic, a jakie masz wrażenia, Iza? Pozytywne. Dużo dobrego jedzenia? Tak, bardzo dużo dobrego jedzenia i dużo dobrej kawki i dużo dobrych drinków z kawką. Jedziemy sobie, wracamy. Piękna, słoneczna Warszawa. Śliczna Warszawa. Śliczna Warszawa. Jednodniowa podróż. Tak, wracam z jednodniowej podróży. I tak wracam z jednodniowej podróży. A walizek więcej niż na cały tydzień, nie? Są prezenty. Ale jest jedzenie, to jest najważniejsze. Jest jedzenie, są prezenty. Tak, jest dużo mądrych broszurek. Jest dużo mądrych broszurek, można wracać. Nie chcę robić reklamy, ale jaka super zjeżdżalnia. Ja chcę zjechać. Chcemy poczuć prędkość, ale niestety zamknięta. No dobra. Coś tam naprawia chyba. Musimy się dalej z naszymi tobołami w inne strony. Tradycyjnie to jest zjeżdżalnia. Ale fajna reklama, super pomysł na reklamę, nie Iza? Wiele nas nauczyła, na przykład to, że można kupić telefon w stolicy i że ma się pewne opcje w telefonie, o których się nie wie i dzięki którym można znaleźć ten telefon. Na przykład Hani telefon się przemieszczał po całej Warszawie. Tak, mój telefon sobie jeździł po całej Warszawie. I bez teraz... Hani zgody. Tak, bez mojej zgody, ale dzięki temu mam teraz detoks przez... Nie wiem, kilkanaście godzin. Nie wiem, jak Hania to przeżyje. Ja też tego nie wiem, jak ja przeżyję. Piszcie w komentarzach, nie wiem. To jakaś pomoc dla Hani, więc jakieś propozycje. Jak przeżyć bez telefonu 12 godzin. No, a tak prawda jest taka, że my już wracamy i to chyba z tego po prostu zmęczenia i przez te toboły. Tak, to po prostu za dużo wiedzy Hania dzisiaj chłonęła, może. To
Może za rok też się zobaczymy. Iza, będziemy jechać? Jasne, że tak. No. Nie wiemy, jak tam wyniki, bo nie mamy telefonu. Podajcie też na mój kanał. A masz? Ale tak się mówi na koronie. Nie, zawsze. Podajcie na Corona Coffee. A, podajcie na Corona Coffee. I do Corona Coffee. I do, również, oczywiście. I na Facebooka Corona Coffee. Też, i na Instagrama. I na Instagrama. Musi być 1000 lajków w końcu. Tak. No dobra, my lecimy. O, już trzecia dzisiaj. Trzecia dzisiaj, ponieważ to jest tak naprawdę, jak pani nazwała, awaryjny poczęstunek. Mamy 50 minut opóźnienia. Bardzo.